Boże, niedźwiedzie tarło mają! Ej, lecę coś! Kurwa, bieg do wody! Nie wierzę! O Boże, co tu się dzieje, stary? Ale o Jezus! Czeku, jak, o Boże, niedźwiedź nie może trafić! Ej, pomóż! Ja... Zjeba się ze skarby! Ale teraz już sobie... Ej, koła zostały! Wilkołczyce, wielką. Czerwone blasy trafikalne. Królowa Pięta. Boże, bez tymi chujecie, chłop! Cześć, siemano, witajcie! Z tej strony Wesoled i witam w kolejnym odcineczku z The Huntera Call of the Wild. I mamy kolejną przygodę na Yukonie. A tu bardzo serdecznie witam z nami Broniszka. Siema. I witam też Adasia. O kurde. Siema. Zapomniałem, że tu na to lepiej nie wjeżdżać. Dzisiaj tak inaczej zaczynamy w trasie, bo chcemy troszeczkę zmienić nasz obszar poszukiwań. Na mapie cały czas kręcimy się praktycznie w jednym miejscu, przy tych samych jeziorach. Dzisiaj postanowiłem, że jedziemy sobie troszeczkę dalej. Mamy prawie tam 3 km, chłopaki już prowadzą. Jedziemy tam, ja gdzie zadałem, się... Nie wiem, gdzie jedziemy. Nikt z nas nie był. Do pojemka. Ja myślę, że będzie dosyć fajny teren. Całkiem inne jeziora, bardziej takie, nie wiem, kanał La Manche może to wygląda, gdzieś takie rowy z wodą, coś w tym stylu, tak z wysoka to wygląda, nie a takie duże okrągłe jeziorka. Polowali? Nie wiem, ja bym kaczkę chętnie, ale niestety ostatnim razem jak kaczkę zabiłem, to się utopiła i nie wiem, o co chodzi. Dobra. Chwilę czasu Huntera nie było, ale teraz już sobie... Ej, koła zostały! Bronkowi koła zostały z tyłu? Kurwa, weź cofnij się, weźcie się cofnijcie! Nie, ja nie widziałem nic. Dobra, ciurtam. Kurwa, zobaczycie na odcinku, wjechał któryś w wodę, nie? Koła zostały. I te koła do tej pory teraz leżą tam. Jakby któryś... Ej, dobra, widzę tego! Jedzie bez kół i kurwa, iskry lecą. Sorry. Może prawie się rozwalił ten. Poczekaj! Nie, ja to na pewno. Adaś, ty widzisz go normalnie? Tak. Widzisz jego... Przyjechał drzewo teraz. Co? Chyba nie jest drzewo teraz. Nie. Ej, weź zaczekajcie na mnie. Ja uciekam, żebyś nie widział. Ogólnie bardzo serdecznie zapraszam na poprzedni odcinek do Bączusia. Naprawdę fajny, taki dość inny odcinek, gdzie mieliśmy godzinę, który z nas najwięcej sobie uda tutaj... Ja. Ała. Upolować. Ała. Tutaj ja, Brączek oczywiście wygrał. Ale nie odstawałem daleko, Adaś no niestety miał problemy. A na sprawę wygrał też z nami. Na 100%! Ja Adam wiem jak powstał. Adam miał więcej niż my tu twoje razy sieci. Ogólnie ja wiem jak się zapaliły lasy w Australii, nie? Na 100% ktoś jechał takim kładem jak Bronek. No kurwa, idą takie iskry na 5 metrów. O, ja już sobie zobaczę. Nie chcę się telefonem nagrywać, przypomnijcie po odcinku. Weź Bronek chwilę przystać, żebym mógł obok ciebie jechać. Ja uciekam, bo... na razie. No weź, pokaż to. Bo nie nadążam zagaszać. Ej, a dobra, już mówię, czemu my tak wolno się przybliżamy, bo metry nie lecą, a to jest tych, co setka leci. Tak. Może ogólnie, teren... Teraz taki, gdzie jeszcze, kurczę, no nie byliśmy. Chyba drzewo. Nie, zarąbałem. O, będziemy jechać przez te... Wilki. Wilkołczycę wielką. Z czerwone lasy tropikalne. Królowa Pięta. Boże, bez tyli, chujecie, chłop! Ale jak mryga, jakbyś koguta włączył, nie? Ja widzę wszystko. To u ciebie. Się wydaje, że to gdzieś Królowa Pięta. Tak, Królowczyca. Kurwa, tylko przed nimi kołami jedzie, nie? Królewica, Królewica. Łaśnica. Królewica. Ale co pojedziny Grand Prix robimy. Bronek to wygląda jakby na saniach by jechał. Ja pierdolę, gdzie ty nas prowadzisz? Ja też wiem, ale nie no. O góra, dolina. Kilometr 600 jeszcze tylko. Jasny gwin. No, ale to mówię, od czasu do czasu nie... Jak się przejdziemy tutaj kładami. Jo. Może nagramy sam odcinek z jeżdżenia kładami, bo wiem, że się kładam. I będziemy wtedy wyskakiwać i strzelać mocno. Kurwa! Ej! Chłopaki, na razie, nie? To mi jakieś znane. No się chyba tu kąpał. Odkażałem się tu chyba. Ale Bronek wpadł. Nie mogę z tych iskier tam cały czas! No nie mogę z tego! Ale chłopak daje nie do końca. Ej, dobra! Ej, wysiadam! A nie, jeszcze 500 metrów. Ale byśmy mogli już stąd wysiąść i iść w tamtą stronę. Chyba, no dobra, odkryjmy sobie, dobra, odkryjmy sobie tą, bo tam jest latarnia. Dla przybyszów? Jak będzie 300, to się zatrzymam. Dobra, to się zatrzymaj wtedy. Tak naprawdę wielka łapa w górę dla Bronka, że dojechał, nie?
To jest wielki szacun. To, że się mapy kurwa pali za nami, to nic. Dobra. Też ciebie tak przerwa trochę. Główne nasze obszary, gdzie byliśmy, to tutaj i tutaj. Teraz wreszcie tutaj ten sam dół. I będziemy na wybrzeżach pająka. Teraz myślę, że moglibyśmy sobie tutaj gdzieś na wprost iść na razie do tego jeziorka, zobaczyć, co się będzie działo. Co tam Adam w telefonie, chyba zdjęcia ze słuką jakiś fajnych. Ja? Co ci się odwraca, patrzy, Adam w telefonie siedzi. Jest? Ciągle ze spływą. Mamy około 400 chyba metrów do jeziora. Tutaj więc... w ogóle ten łoś przebiegał, gdzieś jak wchodziliśmy na górę. Tak, ja ogólnie mam jego trop cały czas po prawej stronie. Więc dlatego też chciałbym, żebyśmy poszli sobie na to jezioro, zobaczyć, co się tu będzie działo. O. No i jest. Niedźwiedź. O! W poprzednim odcinku, gdy nagrywaliśmy... Bronek, ty ubiłeś w końcu niedźwiedzia, czy nie? Ja tego mu przypierdoliłem i uciekłem. A, no ja ogólnie ubiłem 2 albo 3. Więc fajnie by było wydropić go na odcinku. Więc myślę, że pierwszym tutaj takim naszym posunięciem będzie właśnie go znalezienie. On był gdzieś tu blisko, bo on bardzo głośno wydarł się. No, ale zanim trzeba gonić. Widziałem go. Gdzie? Przebiegał. Ale gdzieś w lewo, w prawo bieg? Na wprost, na gdzieś za krzakami widzę, że bieg. Albo do tekstury mi się wydawało dziwne, to było, nie wiem. No on gdzieś tu musi być, to nie? On był ogólnie dosyć blisko, bo ten dźwięk był dosyć tak głośny. Jo. Więc się nie zdziwia, gdzieś za krzaków zaraz on wyleci na przestraszy. Tu jest. Dobra, ja biegnę do widzę, tego. Widzę. Zaznacz. Widzisz go? Jo, jest. Zaznaczysz? Stanął teraz na dwóch łapach. A teraz usiadł. Znaczy, zaznaczysz? Uciekł. Ucieka. Którą gonimy stronę? Prawo. Gonimy go? No to tak, gonimy, bo jego trzeba gonić. I mu oddać kilka strzałów, żeby mieć trop. Bo on będzie co trochę stawał na łapy i w tym czasie trzeba go dorwać. Gonimy go? Serio? No. Ja bym tylko chwilę pogonił. Nie wiem, gdzie on pobiegł dokładnie. Ty. Albo on się zbugował, albo mi się zdaje. Czemu? Nie, bo coś tu stoi. Nie, on jest, jest dalej. A nie, to łoś jest. Nie, niedźwiedź ja mam. Wiem, ale łoś tu był. Też. Co to za mną? Tak. Jest blisko gdzieś tu. On tu gdzieś wybiegł na polankę. O kurde. Łoś przede mną tańczy. Łoś z niedźwiedziem? Łoś z niedźwiedziem tańczy! Co tu jest? Jest! Strzelamy? Co to zbiegowisko tu jest? Walimy? No walimy! Kurwa, dobra. Ja z krzaki biegnąłem. O Boże! Ej, na górze biegnie! Ej, 2 niedźwiedzie, 4 łosie! Na górze biegnie! Ej, 2 łosie i niedźwiedzie! Co tu się odpierdala? Patrz, biegnie! Ale tu dymy! Impreza, ale tu dymy! Ej, 10 niedźwiedzi! Jeden drugiego zrzuca, co nie? Jeden! Ej! Gdzie on się odezwał? On zjadł prawie. Boże, niedźwiedzie tarło mają! Ale śnieg dymy napierdala! Typowe u ciebie. Boże, zrzucają się, co... O Boże! Biegnie na mnie! Zrzucają się na siebie! Ej, co? One nie mogą wbiec w ten! O Boże, niedźwiedź spod! Kurwa, niedźwiedź spod! Ej, lecę coś! Kurwa, bieg do wody! Nie wierzę! O Boże, co tu się dzieje, stary? Ale o Jezus! Ja pierdolę! Ej, widzę, zjebał! Ja pierdolę! Wbiegają we mnie wszystkie zwierzęta, stary! No to pozdrow mi tam serdecznie. Jebie na mnie! Co się dzieje? Niedźwiedzia uwaliłem! Ja pierdolę! Patrzcie to! Zajebie mnie! Kurwa, mnie tak naprawdę. O Boże! Niedźwiedź, człowieku, obalony leży ze skarpy spod. Kurwa, ale tam jakie tarło było, no. Patrz mi, rozumiem, on jest niedźwiedź, mają tarło. Jo, ale chłopie, ty byś to widział, jak one tam latały, spadały. Ej, dobra, podnoszę. Ej, jak bijecie, powiedzcie, kiedy biliście do gry. Ej, nie podnoszę będę... jeszcze. Dobra, jednego podniosłem. Ej, ale musisz namiot postawić. Nie mam jak. Nie mam namiotu chyba. To nie wy namiot, kurwa. Niedźwiedzie mają tarło. Ale byś to widział. Boże, jakie to były dźwięki, nie? Ej, nie mam namiotu.
Ale niedźwiedzie mają tarło, to najważniejsze. Ja pierdolę, nie. Ale ja słyszałem. Ej, ja idę pod... To jak ten kurwa. Ej, tu lecą trzy niedźwiedzie wypany. To jest taki... Boże, ile to jest krwi na tych skałach! I można się tam kurwa przeteleportować do ciebie jakoś? Domek bym musiał odblokować. A gdzie ty jesteś? Ten domek jest o wiele dobra, dalej. Wbijcie, wybijcie chociaż tylko do gry. Ja no jestem u ciebie, no. Wyjeżdż, no a Bronek być... też? No ja, nie. Ja jestem już też. To no. Ja podnoszę jeszcze wtedy, dobra. Żebyście to mieli podnieś. Punkty, nie? Boże, trzy niedźwiedzie, żeby ubić, to jest szok. One tam wszystkie leżą? Tak, leżą, człowieku, ten to dręcze stracił. Czemu 2,5 km? No bo ja tutaj skończyłem wtedy. Dobra. Ja miałem bliżej do Bolka ogólnie, usiadłem do niego. Ogólnie, o dobra, to Boże, dookoła wszędzie zwierzyna leży, nie? Łosie, człowieku, nie wiem, co to jest, kura? Kura leży, człowieku, chyba nawet trafiona została jakimś bocznym strzałem. Bo ja skończyłem ogólnie tutaj ostatni swój odcinek, nie? Czekaj. Aha, jest jakaś krew jeszcze. Ty czekaj, to jest jakaś krew leży. No nic, musisz iść do domku odblokować. Gdzie jest dom? Ja wtedy się tam przeteleportuję. O jest. Prosto musisz iść. O jest. Przez rzekę. Dobra. Wy może, nie wiem, może jedźcie, nie wiem, czy jedźcie i pijcie z tego wszyscy. Dobra, no, za 300 metrów mam dom. To jest 20 minut. A utopiłem się. Na ten dom. Czekaj. Czekaj, przejdę tu? Powiedz, że przejdę. Utapiam się za chwilę. Utapiam. O jest, odzyskałem. Zostałeś wyeliminowany. Dobra. Ja biegnę do chaty. I słyszymy się ludziska za chwilę. Czemu? Albo nie. Czemu gracz na FSL został wyeliminowany? No bo się utopiłem 3 razy, ale przeżyłem jak coś. Nie rób przerwy teraz na co. Nie, ty? No nie robię, żartowałem przecież tylko. A, ty jesteś żartownik dobry jednak. Ach ty, ha, ja pierdzielę, ale co to się z chłopaki działo, nie? Tam jest... pierdzielę. Chyba ten... wilczyca jakaś na mnie się poluje. To tam z wilki mają tarło. Dobra, chałupę widzę, ale pewnie utopię się jeszcze 14 razy. Ale powiem wam, miejscowa zarąbista. Jeżeli tu one będą się bugować i będą przez ten wąwóz próbowały przebiec, no to petarda, nie? Aha, tu przez każde jezioro przechodzi taka dróżka dla tych zwierzaków, nie? No to widzę, że będziemy mieli ciekawe odcinki najbliższe. Cieszę się, że dzisiaj tu akurat żeśmy się dostali, znowu się utopiłem. Ale najpierw to, że jak się utopisz, to się pojawiasz na drugim brzegu, więc gitara. No fajnie, to już jesteś chyba w domku, tak? Tak, no już 50 metrów mi zostało. Och, ty wariacie. Ale to zrobiłem, sam przetrwałem tą rzeź. Ale rzeź nie, chcę widzieć, nie chcę widzieć swojej miny i swoich okrzyków godowych, jak na mnie napierało dwa niedźwiedzie, nie? Najgorsze to było to ptupanie tych wszystkich... O, coś zapierdalało w krzaki, to tam widziałem. Po lewej stronie. Ten, walenie niedźwiedzia, jak spadał z tego. To jest tu. Skały. Odblokuj tą chałupę. Już odblokowana. Tam coś biegło, ludzie. No ja nie widzę, że odblokowaną, bo... Aha, każdy z was musi odblokować sam pewnie. No tak, no oczywiście, że tak. Czy ja muszę zapier... Dobra, to ja kupuję namiot, ej, czekajcie. To najważniejsze to jest to, że ja zrobię to z namiotem. Znaczy, zrobię to dla was. Ja pierdolę, z bizonem się ścigam, chłopie kładę. Myślałem, że na pieszo. Za lisem gonię, ty rozjadę go kładem. Muszę wyjąć jakąś broń na chwilę. Dobra, jakieś te wabiki, kuźwa, mi są niepotrzebne. I da się rozjechać lisa, bo jadę po nim. Czekaj, 1,5 kilo. Jadę po nim. Jedziemy z tematem tam. Brączek Gaming jedzie z tym. Ej, nie da się rozjechać chyba lisa. Ej, no nie przełożę tego namiotu, ty czekaj. Dobra, odłóżmy. Okej, widzę, że to broń tyle waży. O kurde, ty jesteś słabiutki, tak? Ja pierdzielę jeszcze 14 tych, muszę wywalić. Czekajcie, no bo lisa kurwa strzeliłem. O, to fajnie. Ja czekam aż postawi namiot, bo chciałem się przeteleportować, tak? No nie wierzę, 10 gram. Chce ktoś kupić 10 gram? Koksu pewnie trzymasz w skarpetce. Boże, całą amunicję oddałem, żeby wam namiot postawić. Jadę z walizce, mam się ścigany. Czekaj, ekwipunek. Co? Nie możesz upuścić namiotu. Dobra, umieć go w otwartej pozycji. Dobra, macie namiot? Koło domu? Przepraszam. Ej, to koronawirus. Ten lisa jeszcze ukatrupił. Jestem już u ciebie. Dobra, ja teraz muszę chwilę dostać czasu, żebym mógł przenieść to wszystko.
Gdzie teraz idziemy? Szybko podróż na razie. Coś, wracamy na ten. Boże, zażygają. Tak. Zażygają. Ej, gdzie to było? Już wam mówię zaraz. I tyle. Dobra, ja już idę tam jak coś. Mam to szybka podróż to jakieś... Poczekaj chwilę, no ja na was specjalnie tu przyszedłem. O, ale fajnie. Ja jestem w drodze. Fajny wąwóz. Mordeczko, można przez wodę przejść, nie? Nie. Bolek? Co tak, tylko się topisz. Aha. To jest jakaś kładka? Dajcie chwilkę, muszę poprzenosić wszystko teraz. Gdzie jest ta kładka? Co oni przebiegali? Jak tu przejść? Słucham? Ej. Kurwa, utopię się zaraz. Daj mi chwilę. Muszę przeciągnąć wszystko. Jest w ogóle ta kładka, co one przechodzi? Boże, jak ty tu przeszedłeś na to kurwa w ogóle? Normalnie, dajcie chwilę, to wam powiem. A tu jest ta kładka, ja biegnę tam, bo oni tam się bugują. Tu. Gdzie? Na ten mostek biegnę. Aha. A dobra, dzisiaj taki luźniejszy odcineczek, będzie sobie tu poogarniamy to. Ja biegnę na mostek, może tam będą dymy. No, zbudujemy jakąś farmę, to zaraz. Zobaczycie sobie zresztą, jak tu się ogarnia to wszystko. Okej. Okay. Jeden zobaczyć, czy tam znowu niedźwiedzie tarła nie mają. Mordo, niedźwiedzie mają tarło. A w ogóle jakieś punkty jakieś dostałem za to, czy nie? 50. Za kilogram. Bolek, idziesz, czy nie? No... Co ty w ogóle, Bolek, robisz, że tak dobra? Ja musiałem wszystko przejść, ja musiałem wszystko wywalić. Aha. Mama? Wy macie tam zaznaczone, nie? Co? No, gdzie tam mi, żeby iść? Nie wiem, ja idę na mostek na razie, zobaczyć, czy wy nie wy na ten mostek tarło poszliście. Dobra, to no, jeszcze raz się potopię, ale będę szybciej od was przynajmniej. Słuchajcie, to może to jakiś inny mostek był? Nie, ja mogę wodą przejść bez mostku. Ale to nie jest ten mostek, co one się topiły? Co? Nie. Ja nie motorówkę to nie jest. Czemu, czemu ty biegniesz po wodzie, to jest nierealne. Ej, a tam po lewej stronie przy brzegu, patrz. Jo, idzie, no, no, no. Topujemy. Kurde, dobra, to poczekajcie na mnie, idę do was. Zaraz już za późno. Panowie, ja na was poczekałem. 200 metrów mi odwalili, co za ziomki. O, ale bym capował. Ja też. Zaczekajcie na mnie, panowie. Dobra, to są owce, tylko na teraz kolejną. Owce? A to owce to zostawcie. Wszystkie uciekają. Dobra, czuj. Jezus Maria. A widzę! O Boże! O Boże! Po czym one tu biegną do nas? Ej! Capu jeszcze! Okay, bo... Jak to było słychać, jakby gdzieś na lewo ktoś odpalił fajerwerki? No my to jak dajemy czadę, to 10 strzałów na raz, tak? Ej, wy jesteście na mostku, jo? Już zeszlimy. Zeszlimy. Ja a wiesz w ogóle coś tam? Nie wiem, strzelałem na oszlep. Ja chyba nie. Chuj tam! Lekkie zarysowanie podkowy ma jedna z owiec. Mówię, ale zobaczymy, czy będzie krew. Szczerze ci powiem, że ja nie wiem, czy ja coś trafiłem. Jeżeli coś trafiliśmy, to... O Jezu, jak się ciemno zrobiło. Ej, poczekajcie na mnie, panowie. Dobra. Dajcie chwilę, ja już jestem za wami 160 metrów, jak nie będziecie odwalać... Adam! A? Widzisz jakąś krew gdzieś? No chyba nie wiem, nie trafiliśmy nic. Dobra, idźcie w prawo, chodźcie tu w prawo. Bo idziemy tam, gdzie ta krew była, bo trzeba znaleźć te które dobra, nastrzeliśmy. Dobra, znalazłem krew, o! Okej, okay, uwaga. Trafiony w organ wewnętrzny, to mój. Czyli mówisz, że może być grubo, tak? Leży o, już, widzę. Jeden. A to nie to mój. Grubo żeś trafił. Jak coś... Nie, nie, to nie mój, inny leży. Też mam krew. Boże, już chciałem capować, a to Adam. Nie, mam krew, ale nie ej, to nie jest twoja. Ej, macie solec? W cholerę pieniędzy dostałem. To może tamta. To tamto, co to wtedy Kalibu była rzeź. To może znalazłem ją tu. Ile ja w ogóle to mam to pieniędzy? To było to, co ja biegłem? Czekajcie. Może a, znalazłem dobra to, co... Ja 3000 gdzieś zarobiłem. No to jo, to wszystkie niedźwiedzie to wszystko. Dobra, co, my, ja, gdzie ja idziemy? Ja idę za kolejną krwią. Bo to jest obok mnie. Jak gdzie idziemy, Bronku? Co? Gdzie idziemy, Bronku? Ja idę za krwią. Gdzie masz krew? Ej, Adam, czemu idziesz za tą moją krwią? Ja idę za tą krwią, bo to bym znalazł. Ja idę za waszą krwią. Zostaw. Ja, ty, ja jebnę Adama, Adam będzie krwał, ja będę o, się ja za nim. Ja widzę. To mój jak coś jest. To śnieżyca idzie, trzeba szybko podnosić i się chować. Niedźwiedź brunatny olbrzymi. Trzeba uważać. Kurła, mać 2 metry ode mnie. Co? Odpierdolił, dobra, nara. Gdzie pobieg? Jest, dobra, idę, widzę tam. Prawo. Biegnijmy. Ja ej, biegam. On na kładkę musi iść, bo inaczej on nie przejdzie. O, ale Bronek, zapchałeś tutaj samicę. Ej, nie ma więcej kwitek, ja natrafiłem, kurwa, jego mać. Tak, chodźcie, biegnijmy za nim. Za niedźwiedziem.
Bo nie mogą one to. O jest to! To jest to, że one ten. Że one do tych. Jest, widzę! Ej, tam są ty karibu! Niedźwiedzie? Może znowu. Gdzie ty to masz? Co strzelasz? Bo stoją. Co to widzisz? A ty strzelasz. Biegną! Widzę. Będą tu biegły po prawej, będą biegły po prawej. Krótka broń, szybko, krótka broń. Daleko są chyba. Widzisz gdzieś? Czekaj, ja im zabiegam drogę. A trafiłeś w ogóle? Chyba tak. Ty. Usłyszałem jebnięcie, jakby niedźwiedź był za mną. Może być. Ej, masz tu, masz nie, nie masz. Cio, nie, ja tu biegłem, bo im chciałem drogę zabić. Jest, tutaj, tutaj jest niedźwiedź, przede mną. Razem z Karibu, koło tego, koło tańczą wejścia. Czy co? To, kupię... no, tarło robią koło wejścia. Ja... Ja nie trafił, zarwie się most zaraz. Niedźwiedź, człowieku, jak... O Boże, niedźwiedź nie może trafić. Ej, pomóż! Ja... Zjebać się ze skarby! Bardzo skarpy, co nie powiedział, nie i chuj. On zaraz biegnie tutaj. Olej, uważaj. O Jezus! Dobra, starczy mu, ty! Uciekaj! Starczy mu, ej, on się wykrwawi, on się wykrwawi. Tak, jak na razie. Już, dobra. Już leży, już leży. Chodź. Chodź. Cichutko połóż się, tak. O, ja wiem. Dobra. Gdzie dostaliście? Nie wiem. Nie dużo. A łaryka mi spadła z krzesła. Bro, dobra, co ej, jest? Tu gdzieś. Ej, chodźcie. Czemu tam ciebie nie ma? No wywaliło mnie, znowu się wnacisnąłem. O ja, pewnie. Dobra, bieg. Chodź tych karibu szukać. Ej, tu jest krew. No ja mam, idę tą krwią tutaj, ono to biegło tu. Jo, to jest nie ta sama się krew. Zmieścić. Ja, to jest ta sama krew. Tej, ale no nie to... mamy. Olej, postaw namiot po siebie. Nie, nie brałem go, bo ja mówię ci, ja nie mam ten miejsca, żeby nieść namiot na tak no ogólnie. No super. No a przecież no jesteśmy przy tym z 200 metrów. No, 300. Weź biegnij teraz za 300 metrów. No, dobra, a tam to mam krew przed sobą. Jakbyś masz chciał. Krew jakąś? No, jo, tutaj, chcesz? Chcesz? No, chodź no, tu. Bo ja nie mam. Tutaj, tu jest jakaś i to nie jest moja, tu jest, widzisz? To weź ją. Biegnij, mi pokazuje, że to jest twoja. A, nie, to jest inna mordo. Aha, to ty sześć tym samym, a to jest moja krew, dlatego mi się. Ej, tu jest jakaś krew dalej znowu, to jest moja. To jest twoja, dobra. Moja. A ja miałem, już miałem daleko, myślałem, że to jest twoja, odpuściłem. Nie, nie, spokojnie. I to jest gdzieś to moje, co tak zacapowałem mocno. Ale będę capował. Kurna. Oni tu mają jakieś swoje legowisko. I rykowisko. San Francisco. Kurwa, ma źle tu krwi jest rozlany. Ej, ja nie mam właśnie krwi, zgubiłem. Wiesz, źle tu rozeszło się na 15 stron. One tu przebiegały. On trzeba stać i czekać, one zaraz latarą znowu przyjadą. Ja chcę zobaczyć, jak znowu dzwona wywali ten. O, Bronek jedzie, kładem. Bronek już jedzie pewnie tam na ten, na środku jeży tego postawi, kłada. O, jest krew, jest krew, jest krew, jest krew, dobra, mam to. Ale ten kłód bokiem leidzie, nie? Ej, weź wieź na ten, na ten mostek i zablokuj w ogóle przejście. Nie, bo oni może wtedy się nie będą bugować, ale to się. Jo, na pewno, okłada się nie zbugują. Nie, no tutaj kłada wywalą. Mam krew. Ej, mam tu krew, na Sebronek, podjedź do mnie. Mam krew dla ciebie. No co? Mam krew. Podjedź do mnie, a to idziesz chyba na Adam ma. Dobra, ją ma. Ją ma ha. Ją ma ha. Boże, Karibus ma gradość, będzie ci... Boże, ten puścił. Kładnie cię z... Kłada, puścił, elo. Zaraz się zapoli znowu coś. Gdzie biegniemy? Boże, mówię, coś biegnie! A nie, już teraz kład nie robi, a kład... Jak 30 na mrozie, człowieku, nie mogę zapalić. Szukamy Karibu. Ale biegałem jak porąbany. No wiesz co, ja nie wiem, krew. Nie wiem, czy to znajdziemy, bo... Ej, za 5 minut musimy się cofnąć do tej kładki, bo tam otwierałem przejście graniczne, to nie wiem. Nie, bo oni sprawdzają, ja wiem, dlaczego one nie mogły przejść. Kwarantanna jest na tej stronie. Ej, ja nie mam tego. Pogubiła mi się krew w ogóle gdzieś, nie? Nie, ani za dużo tutaj było. I tropy w ogóle... Dobra, ogólnie to znając życie, to będzie tak, że my to znajdziemy po prostu gdzieś.
Ale wychodzi na to, żebyśmy musieli się cofać, bo one biegły w drugą stronę. One tu już były kiedyś i dlatego te tropy mamy. Dobra, chodźmy nad jezioro zobaczyć, co się tu dzieje. Na jezioro. A tutaj takie jest Niogara. Niogara, man? Nie ma jeziora. Tu jest. To są takie fajne jeziorka, o. Wydmy. Chodźcie tu, gdzie ja idę. To jest fajnie, bo można szybko dostać się na drugi brzeg, nie? No poszedł jeszcze tam, gdzie tarło niedźwiedzie robiły. Idzie tam? No serialnie tam, bo tak fajnie, że ja chcę jeszcze raz. Czekaj. No bo tutaj tak szczerze nic nie ma fajnego. Oblukam. Nad tymi jeziorami. Oblukam, czy coś tu jest? Możemy się cofnąć. Dobra. Bro, ja bym tam się cofał. Gdzie cofał? Chcę zobaczyć przejście graniczne znowu. Kurwa, 300 metrów. Znowu się cofamy w to samo miejsce. O, niedźwiedzia mam. Ej, idziemy na niedźwiedzia? Dobra, to tak. Grizzly? Tak. No. Tylko, że on daleko będzie, bo on nie było słychać go bezwzględnie. Bronek będzie pierwszy. Boże, ty już przeładowywałeś, ja myślałem, że kaczka się utopiła. Nie, on nic nie szkodzi. Ej, tu jest jakieś legowisko za 90 metrów. Pooo. Ej, w ogóle te karibu to cały czas tak, że się niedźwiedź jak on zbiegnie. Słucham? W waszą stronę niedźwiedź biegnie. Gdzie? Gdzie? Na wprost was powinien być, do wody biegnie, do wody, do wody. Jestem w wodzie. Ogólnie słyszę coś chyba. Nie słyszę, to walenie. Nie, to są moje morsy. Jest! Przebiega, przebiega przez jezioro. Boże, jak blisko, nie trafiłem go dwa razy. Dwa razy? Raz. Przez jezioro serio przebiegał? Tak. Ej, biegnie karibu do was. Ja widzę. Obok. O chuj, dobra, nie będę szalał, bo zanim go ruszę, to on już ucieknie. Ej! To on tam przebiegł, on tam daleko pobiegasz? On tu tak przebiegają właśnie, tak, on tam pobiegł. O ja pierdyle, jak on szybki obok. Boże, gdzie ty chcesz go ruszyć? Adam, nie chodź tak bardzo mocno do wody. Nie wiem, bo klapię za bardzo. Klap. O Boże, to kolejna jest ta. Nie, kolejne zica. Mosty. Nie, kolejne mosty. Ja palmy mosty się. Razem wszyscy. Człowiek po zobaczyć, ja idę tutaj tak już mostu zobaczyć. Jo. Ja idę właśnie. Ej, gdzie idziecie? No most tu, bo tu karibu biegło i to na pewno jest impreza znowu. Jest tam karibu koło mostu. Ej, gdzie? Capuj, na wejściu na moście jest. Dobra, czekaj, zbugowało widzę. Się. Czekaj, czekaj, chcę zobaczyć chociaż. O, ale był pierdolno, aż się kurwa położył. Mój no. Jezu, znowu fajerwerki beze mnie. Gdzie? Chodź tu do mnie. Kurwa, utop się. Ej, widzę coś. Co to jest? Łoś, jeleń. Niedźwiedzica chyba jakaś. Dobra, dostałem. Ej, mam fajnego łosia. Taki nie za brzydki, nie za ładny, ale spokojnie. Zarąbałeś go? Co? Nie, nie. Boże, przybiegł. Kurwa, spadł. Spadł do wody chyba. Ej, to się cykam na tego niedźwiedzia sam, ale... Ole, dostał! Dobra, nara. Weź go, pobierz go. 37 dostałem, super. Ale się tu rozliwanko zrobiło. Kopią pod pół górę chciał. Boże, niedźwiedź tu jest przede mną. Tam karibu zapierdziela nie przez środek tego. O, to jest mój. Biegnę na niego. Przez środek rzeki tu idą sobie. Gdzie? No, tu prosto we mnie. Przebiega coś. Niedźwiedź biegnie przede mną. Stój tu. Stój, bo strzelam. Ale tam dalej capujecie, chłopaki. Ale jest zapierdzielał. Niedźwiedź brzyga, człowieku. Adam, ja strzeliłem w to karibu na drugiej stronie. Co strzelasz? Kurwa, ten powodzi. Biegnie tam. Dobra, pochuj strzelać. Ja idę na drugą stronę. Ej, chodźcie, bo ja mam tego upolowanego dla was łosia strzelanego. On już krwawi mocno. A nie niedźwiedź? Dokończ. Niedźwiedź też. Nie, nie mogę, gonię niedźwiedzia najpierw. Ciężko teraz będzie nam się przemieścić w 400 metrów w chwilę. Jak nie? W tych czasach to jest łatwość. No to dokończ łosia, dokończ Boże niedźwiedzia i wiesz się za łosie. Boże, tutaj to najbardziej się pompa spisuje, nie? No. Nie, gdzie człowieku to rondo kręcił. Ale bo tu wycinki lasu przeprowadził, nie? Jo. I już sami z mokrzyna, żeby tu pocisnąć. Dobra, ogólnie ten niedźwiedź biegł tu, więc nie będę idealnie szukał jego tropu, bo zaraz powinienem go znaleźć tutaj. On tutaj... No ile szukasz tego tropu karibu, tu kurde, jak przypierdoliłem, to się przewrócił. No, trochę kurde, było. Kurde, no ten niedźwiedź na sagę biega, ale nie mogę go znaleźć, ty. Dobra, to idę ci pomóc, nie wiem. Chodź tu, ta. Idziesz tak, jak ja szedłem? Nie wiem, ja idę przez lasy, więc.
A ty tu idziesz. Ile ty masz metrów do mnie? 250. Dobra, to chodź, bo znalazłem, jest tu moja krew tego, u ośmiornicy. Nie trafiłem jakoś mocno, ale... Ale trochę. Widzisz mnie, gdzie ja jestem? Na razie to nic nie widzę. Nie, ogólnie weź sobie spójrz tylko na mapie, gdzie ja jestem. Widzisz, ten w tym cypelku. Tu przyjdziesz, będziesz widział, gdzie tu jest krew. Dobra. Będziesz dużo, dużo... No i cicho. Tu było słychać coś. Dobra, się wracam po niedźwiedzia. Gdzieś on tutaj musi mieć te ślady. Ale dzisiaj spokój od wilków, co? Ćwir. No chyba tutaj niedźwiedzie grasują, ale nie wielki nara. Ej, ubudubu tu bieg. Ej, tu inny niedźwiedź w ogóle, ej, stop. Serio, tu w jednym momencie miałem dwa niedźwiedzie i to ten mi drugi, myślałem, że ten. Ututu. Że to jest ten mój. Dobra. Jak mi przykro. Nie wiem, jak tyle ja leżę na tym cypelku chyba. Boże, czyli pół kilometra od was jestem. Pozor, że tam polasz. Zgonię karibu. Byś go znalazł tylko. Na razie krew jest. Nie obyka. Ej, nie, dobra, ten niedźwiedź, jo, on tu taki obertasy kręci, zobaczcie, ja skręciłem tam w prawo, myślałem, że to jest ten niedźwiedź, który tam wcześniej był. Tutaj. Przy tych będzie dużo śladów i bliżej wody. Lekko tam metr, dwa metry bliżej wody. Nie mam żadnego... Zero tu jest, że się tak wyrażę tego. Nie masz tam śladów, gdzie ty jesteś? Nic. Nie tu. Jak teraz stań, idź 15 metrów do przodu i skręć w prawo 10 metrów później. Idź na razie, ja ci będę mówił. Idź. Oddal w lewo, lekko w lewo. Oddal się teraz. Szedłem, więc tym bardziej. Lekko w lewo się oddal. Jeszcze? I teraz prawo. W prawo. I tu gdzieś. Szukaj śladów, powinno być od cholery śladów. Dobra, jest. No. Trafiony w organ nieżywotny. Dobra, to on na pewno nie żyje już, to musisz go szukać. No, tylko, że mi wyskakuje strefa wodopoju i nic więcej. Nie ma nic kompletnie, zaraz dalej śladu. Bo jak coś to możesz no się napić, jakbyś chciał. Ale nie, że człowieku wycieczkę mi robi, nie? Po ten gryzli. Po krajoznawczych. A ja tego inna tylko lekko szlechnyłem i przestał krwawić, się wylizał chyba. Moje karibu też się wylizało. Ogólnie trochę się boję, to sam iść, bo jest z jakiś wąwóz wpadłem. Gdzie ogólnie jest bieda. Bieda edition. Ale fajnie. O, co to było? Łosi zew godowy. Na pewno przez to, że wodopoju i tam jesteś. Ja bym mu trochę wody przyniósł. Ja pierdziele, se ubzdurałem niedźwiedzia, nie? Ale wylizał się, więc nie wiem, czy jest sens go w ogóle gonić. Zaraz zadam strzał ostrzegawczy, może on będzie mnie gonił. Myślę, że on bardziej szybciej spierdzieli. Jezus Maria, się wystraszyłem. Łoś tu był. Poda. Kaj jo wszedł! Po co jo tu szedł? Brączek 800 metrów, Adam 400. Dobra, idę na spuszkę. Siestra. Ty, Bronek, zbliżamy się do siebie. Bronek, Adam się też zbliża, więc spotkamy się w epicentrum. Epicentrum to... Tormorado tam będzie. A, nie zbliżę się kręgą kręcić. Ja bym tam poszedł zobaczyć, czy już przepuszczają, czy nie. Czekaj, jak my wrócimy, jak będą zamknięte. Ten skurwol się kręci. Ej, one wszystkie chyba biegną tam na te. Do przechodzenia. Kurde, szkoda, że sideł. Nie mają tutaj drogi swoje wyznaczone. Szkoda, że my sideł nie możemy zakładać, nie? Chciałbym, ogólnie też ta gra powinna mieć takie coś, takie DLC. Że sidła sobie zakładasz gdzieś w miejscach, gdzie wiesz, one... Nie, gdzie masz te miejsca, bo są takie miejsca. Nie? Są takie miejsca, gdzie przecież one mają legowiska swoje i w ogóle. I w tych miejscach zakładać na przykład. I w danych godzinach byś se chodził i sprawdzał. Tej karibu strzeliłem. Też bym coś chciał. Zresztą ja na początku tyle nastrzelałem, że mi starczy. O Jezus Maria! Jak mi się wjebał prosto we mnie, co ten nie? Karibu strzel mu jeszcze raz, bo ja mu tylko samochodem. Nie zabił mnie na to sam. Boże! Jak on się wydarł? Ja nie wiedziałem, co się dzieje, aż podskoczyłem. No kurwa, biegnę przez drzewo, biegnę, co nie? Bronek, stój! Nie idź! Tak, że masz 300 metrów, ale powinniśmy widzieć to razem. Przy jeziorze łosia zaznaczą. Ja nie wiem, łosia, jak de karibu zrobić. Ja pierdyle, bieg we mnie. Kaczki! O Jezus Marian! Nieźwiedź, wszystko jest!
Co pan? Ej, chodź, Bronek, upolujemy tu te dwa. Że to jest gang z Grove Street. Kurwa. Ej. Gang, kurwa, debil. Bronku, ty już jesteś w jeziorze. Chodź, zapnij ze mną. Ale za Kalibu biegnę, poczekaj. Ja pierdolę. Niedźwiedź się przewrócił, człowieku. Zabić zajem, kurwa. Niedźwiedź usiadł pod drzewem. Myślałem, że usiadł na Kalibu. I naprawdę usiadł. Usiadł na mordę. On usiadł i siedzi pod drzewem jak najebany. No i dobrze. No ale nie uwierzysz mi, serio. No, ugryzł mnie i się, kurwa, zaraził. A kaczki, człowieku, mam takie tarło nad brzegiem, że na pewno muszę je trafić. A bym poszedł na takie... Poszedł na ej, on udaje grzyba. Grzyba, co masz na nogach. Ej, serio, on go udaje. On udaje, że ma grzyba? Dobra, trudno, ja capuję. Usiadł pod drzewem jak najebany. O, mam Karibu. Bolek, możesz poczekać, jak chcesz, ja będę zaraz u ciebie. No to chodź, a gdzie ty, ile masz metrów? 300, zaraz będę, poczekaj. Dobra, ja ci pokażę, i wtedy przyjdź do mnie i ja ci pokażę najebanego niedźwiedzia, jak siedzi. Ty uciek! Jo, poszedł se dalej. Ja bym mu zaraz... Ale kaczki mam na celowniku, trzy na raz, teraz jakbym capnął, to przez trzy na raz. Ten kaczek nie strzelaj, co ty, kurwa. Chodzi ci się, kurwa. Ty, coś słyszę, chyba nie... Łosia. Nie, to nie to. Łosia albo Karibu mnie zajebała, a ty będziesz na kaczki patrzył. To Karibu było. Gdzie ty jesteś, Bronek? Chodź tu. Idę, na łosi jadę. Dobra. Ja już czekam. Zatopałem tego niedźwiedzia. Ja usiądę i będę udawał najebanego niedźwiedzia, który siedzi pod drzewem. Ale jak? No to teraz to była prawda, że faktycznie to on siedział pod tym drzewem. A coś tam jeszcze widzisz? Nie, no łosia tylko ładnie się wypasa. Fajne poruszka dopiero mu rosną. A mu zaraz padną, jak mu przypierdolę. No i bardzo. A co z tym niedźwiedziem? Zaraz pójdziemy, chodź tu do mnie. Ile ty jeszcze kilometrów masz tam? Adam, tylko nie wystrasz tym kładem, proszę cię. Dobra, już mam na muszce w razie dwu. Ja mam na pszczole. Długo ty będziesz u mnie? Jeszcze biegnę. To jeszcze tam, co pójdziecie mocno, bo ja przyjeżdżam. Kilometrów mam do ciebie, nie przyjeżdżam, to bliżej tam. Chodź. Kurde, szkoda, że tego niedźwiedzia nie ma, nie? Ale musiał być nagzdylany. Gdzie ty jesteś, kurwa? Tutaj. Przy wodzie? Patrz, o, kaczki wystraszyłeś już. Ciekawe, czy one nie... po lewej. Ej! Walimy go, nie? Czekaj, ucieka! Nie. No ja pier! Serio się naczekałem 10 minut i chuj. Wystraszyłeś go. No, ja nie chcę wystraszyć, a to jest po lewej jeszcze łosia. Dobra, ja zapierdalam, a wy się tam pierdolicie. Gdzie masz po lewej łosia? No to gdzieś oddawał od głosy. Ty tylko drzebinie to nie! Ja cię kręcę, no. Mogłem walić. No mogłeś. To Adam kładę, nie ja. Nie, no ty byłeś blisko, no gdzie Adam ma jeszcze 200-300 metrów, to nie, ty musiałeś biec. Specjalnie stałem, czekałem, żeby nie jechać, bo... A już widziałem po kaczkach, nie, że kaczki jak od... O kurwa, poczekaj, bo mam jakieś tutaj stare te. A gdzie wy idziecie znowu? Gdzie mamy poczekaj, iść? Bo mam ja chciałem tędy tu iść, tu za tym jeziorem. A, no to mów, a nie jak, kurwa, wiesz. No myślałem, no ty miejsz do mnie, iść, a ty nagle gdzieś poszedłeś. No idę. Czekaj, ja stare ślady znalazłem, to je zobaczyć. Nie, starych nie trzeba. Może kurde znajdę tego skurwybąka, który mnie zajął. Chodź, pójdziemy na tą stronę. Tak, weź gwizd i ten łoś przybiegnie z powrotem, ej. Niestety nie. Są te kaczki jeszcze? A trafisz go chociaż? No co ty, że jak on tak zaczął biec? Mówiłeś, że masz go na muszce. No miałem go, ale później się odwróciłem, bo ty powiedziałeś, że gdzieś łoś jest. Jak się odwróciłem, tak już później on odbiegł. Dziękuję. Poczekaj na mnie, bo się boję sam iść. Ja też się bałem. I tyle kilometrów przeszedłem. Adam gdzie? Adam się żarówko jedzie w drugą stronę. Ja szukam tego... Patrzymy, Adam jedzie turem i drzewa obala. Żeby dobrze miedzę było i no oborać. A jebnąłbym... Tak szczerze, gdyby nie te zbugowania, to dzisiaj ciężko by było coś tu ogarnąć. Ja mam utrzymane 4 Karibu dzisiaj chyba. Ja nie, bo wszystko ucieka, bo wystraszacie. Szkoda, że ten niedźwiedź najebany poszedł. Najebany był na Wersalce. Tarce, nie no, ale to co na początku było, to był ja jak nie? Szkoda, że nas wywaliło wtedy. Mam nadzieję, że się nagrało. Kurde, ciekawe bym... Kurma, skąd to biegło? I teraz stapuj na pierze za takim debilem. Chodź. Boże, ten zobacz, tam pod górę podjeżdża, patrz! Ten śnieg! Jezus Maria. Nie, dobra, nie jadę dalej, to jest głupota. 500 metrów od was, nie będę biegł za nim. Spotkajmy się gdzieś. Żebyśmy obuwili plan, co robimy. No nie gonię, kurwa, ślad włosia. Gdzie my w ogóle jesteśmy, ty? Nie wiem, to jest chyba koniec świata gdzieś. To ostatnie jeziora, no. Dawaj na następne jezioro, tam jest 470 metrów na to jezioro.
Chcesz poprowadzić? Ale bym was przejechał. Jo, tam coś powinno być, ogólnie na tym. Ale chętnie koła przestrzelił. No zaraz się przejadę, to nie. A tam weźmie jeździć układem tu, jakbyś mógł, dobra? Czemu? Bo my nie jesteśmy w kosodrzewinie i... To nic nie znajdziemy dzisiaj. No, bo jesteśmy w kosodrzewinie i wiesz, tu i tak cię jak poniesie. No i bałem drzewo. Widzę cię. Tak. Ale bym ci się dzieli, nie? To by ci bo ciopka spadła. Tylko jak was widzę, to mam, zaparkowałem. Mam przeczucie, że nad tym następnym jeziorem coś będzie. Mi się wydaje, że tam jest zbiorowisko, bo nie przepuszczają nigdzie indziej i one tam muszą koczować. Tam przejście graniczne nie ma. Namioty będą rozbite. I te dwa niedźwiedzie poturbowane przeze mnie. Ja oni tam modły robią. Kurde, boję się, Bronek, że to będzie to czerwonidło, nie? Tam, nad tym ostatnim jeziorem. Nie, raczej nie. To jest inny taki klimat. Jeszcze jest zielonkawo, więc spoko. 260 metrów. No tam czym wyżej, tym gorzej, bo tam byłem i tam jest czerwono. No to mi się tak wydaje. A tutaj nie byłem, ale pewnie będzie podobnie. Ale w tych wyżynach powinny być zwierzęta. Ja bym ino capnął jakiś dobry pocisk w górę, żeby lawina zeszła i wszystko by biegło na nas wtedy. Byśmy mogli stać i uderzać. Ale tu nie jest jeszcze do końca całkiem czerwono, to jest czerwono-zielono. U mnie jest już czerwono. Czerwono mi. To na 100% wszystko od krwi brudne, jak uciekały te zwierzęta, które strzelaliśmy. One tu na 100% są na końcu i tu jest ich zbiorowisko. Coraz bardziej czerwono się robi. No właśnie wiem, te najbardziej krwawią już tu. Są u schyłku nerwicy. Ale tu na tym czerwonym ogólnie jest dużo zwierząt, dużo łosi bardzo jest. 120 metrów nad jezioro mam. Ja bardzo bym chciał biec na koniec mapy, na te góry. I stamtąd zjechać składem bez kół. Nad tym jeziorem chyba nic będzie jednak. To tak poprowadziłeś. Czemu żeś tu przywlógł? Tam kochartę. Kurwa, to chyba jakieś wymarnięte z jeziora. No co to było? Czy się taki dźwięk jakiś dziwaczny? Nie. Ale jak co, jak wilki, co? Nie, jakieś takie... Kurwa, jak się bawi pewnie czymś. Ej, tu nic nie ma. Boże, co to za dźwięki oddajesz, kurwa? Zażynany łosi. Kurwa, jak... Nie, niedźwiedzi. Ogólnie to jesteśmy w czarnej dupie, bo tutaj nic nie ma. A to już koniec mapy jest. No to... Mówiłem. Może nawoła wszystkie zwierzęta. No patrzę... co mówiłeś, a skąd ja mogę wiedzieć? To ty prowadzisz gdzieś kto, a nie ja. No, ja? Ja? To Adam prowadził. Mówię, to ksiądz proboszcz. Kładę. Nie, ja nie wiem. Zapędziłeś nas w kozi róg. Ja nie wiem, kto to pali. Czekaj, jest jakieś jezioro chyba jeszcze. No dawać. Jest, ale to będzie też czerwone. Jezioro czerwone? Może czerwone, bo. Kurwa, taki fajny las mieliśmy, a łazić się gdzieś tu, nie wiem po co. Tepnijmy się do namiotu. Dobra. Ja rolę, bo jak wiesz, kolega mój się sympatyczny. Ale dopiero tam byłem. I to idziemy na kładkę zobaczyć jeszcze raz? Tak, idziemy na kładkę i kończymy. Ej, czek! Który to namiot jest? To nie jest tu. Jeden. A nie, dobra, to tu. Jeden namiot mamy, mordo, więc... Jo, chodź to na kładkę. Tylko który? Ej, ja bym chciał... Kurna, no, tędy przejść. Jedno mamy bliżej. No dobra, to przejdź. A nie, ja na tamtą chcę iść, bo na tamtej się bugowały. No tutaj też nam się zbugowały. No mi nie. No pójdziemy najpierw na tą kładkę, a potem pójdziemy na tamtą. Dobrze. Kładkę. Ja już widzę, jak tam człowieku dwie błądy nawet stoją. Wodę do wozu. Pójdziemy do Muzeum Lotnictwa, kurwa, chyba. I gitara. Tu jest jeszcze po lewej jest jakaś, nie? No, może pójdziemy najpierw po lewo, potem po prawo. Nie wiem, oddać strzał ostrzegawczy, żeby zaczęły już biegnąć w stronę kładki? Boję się, że to może być problem. To ja biorę tam na lewo, potem idę tam na prawo. No my idziemy z Bronkiem na prawo, bo tam jest nas opłacone i czekają już na nas. Karło niedźwiedzi, tak? Bronek chyba... Na tej nic nie ma. Na tej wcześniej też nic nie było. Bronek chyba defibrillatorem strzelał. Prawo teraz z tej kładki, bole? Tak, tak, prawo z tej kładki, idziemy na tamtą. Bo jeszcze trzeba podnieść te dwie sarny, co na początku odcinka były ubite, tylko one biegały dookoła. Myślę, że Bolek się zbugował, teraz trzeba go ubić. No, no. Ale by było, jakbym mógł teraz wejść do końca i podciąć, żebyś spadł do wody. Fajnie było. Albo zwierzęta, żeby 15 zwierząt było na tej kładce i odciąć dookoła, i żeby spłonęły wszystkie. I trzeba byłoby pontonem ratowniczym podjechać. Ja bym to wolał podpolić niż żołądkiem. Ja. O kurwa. Mosty w ogniu. Poczekaj, Bronek, na mnie. Dobra. Ale będzie tu bekowo na odcinkach. Ja ogólnie się położę następnym razem na tej kładce i będę czekał, aż coś będzie przebiegało. Nieźle, że trochę poczeka. Myślę, że to będzie dosyć opłacalne.
Oni są na razie na kwarantannie i tutaj przychodzą tylko, gdy na straży granicznej nie ma nikogo. Zrobimy tak? Ósmy rano. Zrobimy tak, że każdy się położy na kładce i wszyscy będą strzelać w powietrze, żeby oddać ciało ostrzegawcze, że one wiedzą, że muszą uciekać. A może każdy wybierze swoją kładkę i każdy będzie na swojej kładce. Tylko trzy kładki. I tą, którą ty wybierzesz, to my podetniemy linę. I kto więcej ustrzeli w ciągu odcinka na składki, no. Ej, nie głupie to by było. A potem zrobimy z tego pan lapsa. I tobie lapsa takiego na łeb z kapcia, człowieku. Dobra, ej, nie biegnijmy już. Jak oni tak tu się w kółko kręcą, to niech się paru mają. Nie biegnijmy, to biegnie. To było? No jak on i tak biegnie, to po co, to ja, co z tego, że ja pójdę, a on biegnie 10 km. No nie biegnij, ale nie biegnijmy. To było tu? Tak, tutaj po lewej jest wejście. A to nie wiesz, że tu biegały na początku? Na wyżej troszkę, na wejściu. Po drugiej stronie biegały niedźwiedzie, jak coś. Oddać ciało ostrzegawcze czy nie? Ja myślę, że coś tu będzie? Wydaje mi się, że... Nie wiem. Ja pierdzielę! Ciało ostrzegawcze, to niedźwiedź biegnie. Ale miał bekę, nie jak... Nagle niedźwiedź na drzewie był strzedł i zaczął biec. Ej, coś tu jest! Serio? Widzisz, mówiłem. O, gdzie jesteś? Tutaj. Zabiję mnie! Ej, ja nie mam co zmienić za broń! Pójdź obcy! Ja pierdolę, serio, znowu wywaliłem. Najebany, czeku zawrócił! Najebany. Nie! Ej! Dobra. Leży. Boże! To jest masakra, co tu jest na tej kładce, chodź na drugą stronę! Myślisz, coś będzie? Nie wiem, ale miał nic, nie by cię było. W ogóle co ja chciałem zrobić? On tu tak biegał mocno, nie? A ja sztucera wyciągłem i nie mogłem wyzoomować na niego. Myślałem, że ty chciałeś na niego wsiąść. Co? Co tu się dzieje, nie? Ej, tu są ślady jeszcze. Znaleźliście, tu jeszcze jest ta krew, którą my strzelali. Jest krew. A jest krew. Ale weź tu pomyśl, w którą ze strony mogło biec. O Boże, ja na dole krwi. Jo? Masakra. Co tam jest? Czy rozpierdzieliłem? Nie, zabiliśmy go. Ale patrzę tu jest. Jest ty krew, ona tu odbiegała. Ty idę, może ją wytropię. Łoś to ja też idę po krwi. Łoś biegnie. No nie wierzę, nie? Dzisiaj to jest masakra, tutaj na tej kładce to jest szok. Adam, dawaj składki i na ten. Idź może teraz. Nie ma. A cię już totalnie wywaliło, czy co? No wywaliło mnie z gry, no nie będę wchodził jak... Jeżeli zaraz będziesz kończył, no to bez sensu. Zanim dobiegnę, to ty... Będziesz kończył. Czekaj. Kurwa, to coś tu pobiegło, nie wiem gdzie. No ja idę, ja to mam. Ja swoje, jeszcze swoje poszukam, jeżeli w ciągu dwóch minut, trzech nie znajdę. I co to jest? Utopiłeś się? Nie. Wyeliminowano cię. No. Okej. Okay. Okej, okay, fajnie. Po czym ty idziesz? Po jakich śladach? Po krwi, w śladach krwi łosia. 8 w stadzie. No, okej, fajne. Nie wiem, czy one... W ogóle mamy nowe headery na odzorę. By się ktoś pytał. Super. Jak coś to nie interesowało mnie, ale spoko. Bo dostałem teraz bardzo nie fajne wiem, headery. Nie wiem, to takie za kola, kurwa, armadze. Wózki nie będą nam odjeżdżać. Ja nie wiem, czy ja nie idę czasem po tych samych śladach, co ty, nie? 8 w stadzie jest. Znaczy nie 8, tylko coś tam to znaczy. 8, nie wiem co dokładnie. Ej, znalazłeś już to, czy nie? Nie. Nie bardzo, bo kurwa mi tu zrobił jakiś obertas, wiesz? Ja idę za tobą ogólnie. Gronek ci tam tańczy. Ja nie wiem, czy ja idę po tych samych śladach, czy nie? Tak mi się wydarzyło. Idę szukać tego, bo mi tu gdzieś nagle... Świat się urywa, ślad się urywa. No kurde, daj niebieski go trochę. Albo to już się tu gdzieś wyłożył i dlatego nie mam śladów kolejnych. Ja to Bronek, ty biegniesz i szukam tych śladów, bo to ostatni raz był ślad widziany. No przecież kurwa leży tutaj, co ty ślepy jesteś? Pokaż.
O, no teraz jo, dopiero jak to skręciłem. Boże, dobrze, my się wrócili. No i takim pięknym akcentem to chcę zakończyć. Ładnie ty. Raz, dwa, aha, wszystkie ty ja trafiłem. 365, za dużo nie dostałem chyba przez to, że on tak dużo leżał i się rozłożył. Ale przynajmniej dobrze było wrócić. Łoś! Co? Po co? Łoś. Widać go stąd czy nie? Nie, tam krzak, za krzakiem się trzęsie, krzaki bo się ruchają. No to nie, to trzeba nie przeszkadzać. Na 100% jeszcze nieźle najebany leży pod drzewem. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle, ja wam bardzo serdecznie dziękuję. No dzisiaj tak, kurde, dziwnie, bo się to pobugowało, ale przynajmniej było śmieszniej i... No można tak wesoło, od czasu do wesoło. Czasu, jo, wesoło było. Także do kolejnego odcineczka, na razie, strzałeczka, trzymajcie się, cześć. Cześć.